Proszę, sprawdzenie obecności. Bardzo proszę Państwa o udział w sprawdzeniu obecności. Tu jakiś problem techniczny u Pana Kality w pierwszym rzędzie. Jeszcze bardzo proszę. Proszę Państwa, bardzo proszę o udział w sprawdzaniu obecności. Bardzo proszę o udział w sprawdzeniu obecności. Jeszcze minuta. To rozumiem, jeszcze techniczny problem Pana Kalidy, tak? To już? Już jest ok. Bardzo proszę o udział w sprawdzeniu obecności. Czy ktoś jeszcze bierze udział? Ktoś ma jakieś problemy techniczne? Nie widzę. Zamykamy, proszę. Pani Magda Balsanowy. Bardzo proszę, jeszcze się nacisnąć może. Jeszcze poczekajmy. Jak tam Pani Magda? Jest? A tu się nic nie zmieniło. Jest? Tak? Bardzo proszę, tak uważnie zamykamy listę obecności, proszę wydruk. I mamy tak. Radni wszyscy obecni. Katarzyna Pawlia nieobecna, Marta Papela nieobecna, oddelegowana. Sławomir Pieczy nieobecny, Anna Prokop-Staszewska nieobecna. To chyba wszystko, bo... Dziękuję. Bardzo proszę Państwa o spokój. Rozpoczynamy sesję. Otwieram sesję. Bardzo proszę o spokój, koleżeństwo radnych i nie tylko. Otwieram 62. zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Pani i Panów radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam Państwa Wiceprezydentów Miasta Krakowa, Pana Sekretarza i Skarbnika. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Informuję Państwa Radnych, że stanowiam protokół 60. sesji, to jest posiedzenie 7 listopada, jest oglądu Kancelarii Rady pokój 201. Czy do protokołu z 59. sesji, to jest posiedzenie z 24 października, są uwagi? Jeżeli nie ma, protokół zostanie podpisany. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa Radnych, którzy zamierzają zgłosić na dzisiejszej sesji oraz o obowiązku doręczenia przewodniczącemu też swojej interpelacji na piśmie. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, parę dni temu odszedł świętej pamięci Jacek Woźniakowski, prezydent miasta Krakowa w latach 1990-1991, laureat Srebrnego Medalu Krakowia Merenki, pisarz, publicysta, współzałożyciel wydawnictwa Znak. Uczcimy pamięć Pana Prezydenta Woźniakowskiego i jego ciszy. Ludzie wyszli, no to dla Pana byłaby ciekawostka. No byłaby. A 18. O 18. Mam prezydent. Szanowni Państwo, informuję, iż do przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły pismo Biura Planowania Przestrzennego Urzędu informujące, iż w roku 8 listopada
2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność w całości uchwały nr 314/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedli Kietek. Powyższe orzeczenie nie jest prawomocne. Po drugie, wpłynęło pismo prezydenta miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego uchwały Rady Miasta z 26 września 2012 w sprawie regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Park & Ride w Krakowie. Wpłynęło pismo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Prawny Nadzoru w związku z wszczęciem postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały nr 722/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2012 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i miocegownia, w których zawiadania, iż odstępuje od dalszej czynności nadzorczej. Wpłynęło pismo pana wojewody Małopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały nr 3848/12. Mogę państwa prosić o... Dziękuję. Pismo wojewody Małopolskiego zawierające w wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczące kontroli legalności uchwały nr 848/12 Rady Miasta 7 listopada 2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 6 lipca 2011 w sprawie ustalenia ceny opłat za usługi przewozowe uprawnień do przejazdu budowy oraz przepisów taryfowych komunikacji miejskich realizowanej na obszarze gminy miejskiej Kraków oraz miejsce Czerwiecie, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Informacja dotycząca skarg. Od ostatniej informacji, to jest od sesji 61, z dnia 21 listopada wpłynęły 3 skargi. Skargi będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Szanowni Państwo, porządek obrad 62. sesji Rady został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 26 listopada. Informuję Państwa Radnych, że w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały dołączone projekt uchwały prezydenta według druku. Druk nr 1052 ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie. Druk nr 1053 zmiana uchwały Rady Miasta z 23 czerwca 2010 w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg spłacalnych w części pieniężnej mające charakter cywilnoprawny przypadające gminie miejskiej Kraków oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także wskazania koszaru do tego uprawnionych. Druk nr 1054 przyjęcie programu współpracy gminy miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego w wolontariacie. Druk nr 1055 zmiana uchwały Rady Miasta z 21 marca w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka. Druk nr 1056 zmiana uchwały nr 461/12 Rady Miasta Krakowa 4 stycznia 2012 w sprawie budżetu miasta oraz w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na 2012 dotyczy zmian w planie dochodów i wydatków stosownych działań. Druk nr 1057 zmian w budżecie miasta Krakowa na 2012 dotyczy zmian w planie wydatków w dziale 750 oraz zmiany w planie wydatków w stosownych działach zadanie konkretowe dzielnic. Druk nr 1059 zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia trybu do udzielania rozliczania dotacji oraz typu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie gminy miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina miejska Kraków. Druk nr 1060 to jest regularne utrzymanie czystości porządku na terenie gminy miejskiej Kraków. Druk nr 1061 określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk nr 1062 określenie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie informuję Państwa, iż na podstawie pisma pana sekretarza z 29 listopada pan prezydent wycofał spod obrad Rady Miasta projekt uchwały Rady Miasta nr 970 w sprawie zmiany uchwały nr 540/12 Rady Miasta z 21 marca 2012 w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka. To jest
ta poprzednia uchwała dotycząca wyczytowego, bo jest jakby w innym trybie nowa uchwała. Czy prezydent, komisja lub grupa pięciu radnych chciałoby zgłosić propozycję zmian w porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut miasta Krakowa? Bardzo proszę najpierw w imieniu prezydenta. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury. Chodzi tutaj o dotację na instytucji pod nazwą Muzeum Armii Krajowej. Jest tutaj wniosek także o odstąpienie od drugiego czytania. To jest druk 1067. Pewna pilność tej sprawy wynika z faktu, że dotacja ta dotyczy jeszcze w roku 2012. Nie podjęcie tego w dniu dzisiejszym uniemożliwi w ogóle realizację tych dodatkowych zleconych zadań. Są to dodatkowe pozostałe środki z budżetu województwa małopolskiego. Dziękuję panu sekretarzu i to jest w imieniu prezydenta. W imieniu komisji nie ma, w imieniu grup radnych pan radny Zięba. Bardzo proszę, potem Jaśkowicz, potem Woźniakiewicz, potem Paweł. Bardzo proszę. Bardzo proszę pan radny Zięba. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, bardzo proszę o wprowadzenie do porządku dzisiejszego obrad Rady Miasta Krakowa rezolucji w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada o repatriacji w zakresie umożliwienia otrzymania dotacji z budżetu państwa przez gminę, której Rada Gminy podjęła uchwałę, której zobowiązała się do zapewnienia lokalu mieszkalnego określonym imiennie repatriantom do zawarcia na czas nieokreślony umowy nadającej im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Proszę Państwa, obowiązujący stan prawny, jak piszemy w rezolucji, zgodnie z artykułem 21 brzmienia ustawy, daje możliwość udzielenia dotacji gminie, której Rada Gminy podjęła uchwałę, która zobowiązała się do zapewnienia lokalu mieszkalnego tylko nieokreślonym imiennie repatriantom. Natomiast gminy, które zapraszają imienni repatriantów takiej dotacji, są pozbawione. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Czy można numer? Jest podpisana. Numer panie radny? Numer 1066R. Dobra, dziękuję. Bardzo proszę, był pan radny Jaśkowiec. Szanowni Państwo, bardzo proszę o wprowadzenie rezolucji według druku 1065R w sprawie zmiany postanowień artykułu 37 dotyczącej organizacji organów ustawodawczych, wykonawczych, jednostek pomocniczych gminy. Dziękuję. Bardzo proszę, dalej pan Woźniakiewicz, potem pan radny Paweł. Szanowni Państwo radni, w imieniu grupy radnych wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji w sprawie budowy nowego szpitala uniwersyteckiego, druk numer 1069R. 1069R w sprawie budowy szpitala. Bardzo proszę, pan Jan Pajo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, podpisani radni zgłaszają rezolucję skierowaną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i do Rządu Republiki Austrii dotyczącej utrzymania na terenie miasta Krakowa Konsulatu Republiki Austrii. Jest to druk 1068R. 1068R w sprawie utrzymania Konsulatu Republiki Austrii w Krakowie. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Ja tylko poinformuję, że w trybie nagłym będę prosił państwa o wprowadzenie do pierwszego czytania, bez odstąpienia drugiego czytania, projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały o zasadach sprzedaży mieszkań w aspekcie możliwości skorzystania z tak zwanych dopełnień, czyli wykorzystania możliwości sprzedaży mieszkań, które gmina posiada wystarczającą ilość udziałów do tego, żeby móc sprzedawać te mieszkania i te udziały do posiadanej wysokości udziałów. To jest efekt naszych rozmów z panem ministrem Piotrem Styczniem, który
że tak powiem, sugerował równe, równoległe rozwiązanie w stosunku do uchwały, do ustawy, ustawy mieszkaniowej i dzisiaj to zostanie Państwu przedstawione, a za dwa tygodnie przegłosowane po to, żeby po kolei komisje też miały w tej sprawie możliwość zaopiniowania i Rada przed końcem roku mogła te rzeczy zrobić, bo wiąże się to także z dość sporymi korzyściami dla budżetu miasta. Ale to tylko informacyjnie. Czy w sprawie porządku obrad są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Będziemy w takim razie po kolei głosowali Państwa wnioski formalne o wprowadzenie. Przypomnę, po pierwsze mamy wniosek pana prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały z druku 1067 w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury. Dotyczy to Muzeum Armii Krajowej. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 36 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejny projekt dotyczy druk nr 1066-R. To jest rezolucja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 2008. Dotyczy dotacji dla gminy na zaproszenie repatriantów. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. 1066-R. W tej sprawie pan radny Pelik. Panie, myślę, że na razie wniosek formalny. Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 36 za. Brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Jedna osoba nie brała się w głosowaniu. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejny wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji według druku 1065-R. Zmiany postanowienia artykułu 37 dotyczy organów pomocniczych, uchwałodawczych i wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, głos za, głos przeciw, nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, bardzo proszę. Głosowaliśmy 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. Kolejny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad rezolucji w sprawie budowy nowego szpitala uniwersyteckiego. Jest to wniosek uchwalany numer 1069. W tej sprawie, czy ktoś z Państwa radnych ma za lub przeciw wniosek formalny? Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie tej rezolucji do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki na przyjęcie stosownego guzika. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę nie. Głosowaliśmy 36 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad. I ostatni wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji w sprawie skierowania do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Rządu Republiki Austrii wniosku o pozostawienie Krakowie Konsulatu Republiki Austrii. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie tego projektu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Proszę o wynik. 40 osób za. Brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad i wszystkie te druki będą rozpatrywane. Rozpoczynamy punkt pod tytułem interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę panią przewodniczącą Jankowską o zajęcie się mojego miejsca. I proszę o zgłaszanie się elektroniczne. To dzisiaj spróbujemy elektronicznie. Bardzo proszę pani Barbara Nowak, potem pan radny Pił. Bilanski, Kosio. A, pan Kosio to porządku. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Chciałam zapytać Pana Prezydenta, jakie ma Pan plany wobec edukacji w Krakowie?
Powołany okrągły stół edukacyjny niejednokrotnie wyrażał swoje negatywne zdanie wobec wprowadzania zmian w organizacji pracy przedszkoli, które zaowocowały przerzuceniem i przerzucaniem dzieci podczas jednego dnia nawet do trzech różnych grup. Spowodowało to, że dzieci straciły poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, które powinno być dla nich przyjazne, czują się źle. Wielokrotnie wskazywaliśmy na złe skutki likwidacji stołówek, wyrażaliśmy głośno nasze stanowisko optujące za utrzymaniem stołówek w szkołach, przedszkolach w dotychczasowej tradycyjnej formie. Tymczasem opracowujący budżet na 2013 rok w ogóle nie wzięli pod uwagę wypracowanego stanowiska okrągłego stołu edukacyjnego dotyczących potrzeby inwestowania w młodzieżowe domy kultury i w utrzymanie chociażby stołówek. W materiałach przesłanych uczestnikom okrągłego stołu edukacyjnego czytamy, że w planie na 2013 rok jest likwidacja, przekształcenie i łączenie około 40 szkół. Likwidacja stołówek w 51 szkołach spośród 54 obecnie funkcjonujących. Mimo obietnic, że w listopadzie otrzymamy listę szkół do likwidacji, nikt tej listy, ani spośród dyrektorów zainteresowanych szkół, ani uczestników okrągłego stołu edukacyjnego nie otrzymał. Być może, że ta lista została dana tylko wybranym osobom z klubu Platformy Obywatelskiej. Takie postępowanie strony prezydenckiej jest rażącym naruszeniem etyki dialogu społecznego i właśnie proteście przeciwko temu okrągły stół edukacyjny opuściły do tej pory związki zawodowe nauczycielskie, Solidarność ZFP, czy przedstawicieli środowiska rodziców i ja jako przedstawiciel klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zostałem w tym gronie okrągłego stołu edukacyjnego, które jak usłyszałam ma zawieszoną działalność do 18 grudnia. Zostali dyrektorzy, radni Platformy Obywatelskiej i przedstawiciele głównie STO, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, na czele z panią prezydent, która również jest prezesem STO. Panie prezydencie, bardzo proszę o poważne potraktowanie przedstawicieli mieszkańców Krakowa i poinformowanie nas o pana planach zmian w edukacji krakowskiej zamiast pozorowania działań pod hasłem dialogu społecznego. Panie prezydencie powiedział kilka miesięcy temu, że radni miasta Krakowa są zbyt chudliwi, aby podjąć odważne działania zmierzające do naprawy sytuacji w edukacji krakowskiej. Członkowie okrągłego stołu edukacyjnego przez wiele miesięcy ciężko pracowali i śmiem twierdzić, że dopracowali się ważnych pomysłów zmian w edukacji krakowskiej. Zatem proszę pana, panie prezydencie, o rozpoczęcie poważnej dyskusji o stanie edukacji w Krakowie, pomysłów na jej poprawę i jej funkcjonowania wraz z reprezentatywnym przedstawicielstwem mieszkańców Krakowa. Proszę o interpelację. A nie, tak. Pan interpelację złożył do protokołu. Pan Kulaski jest następcą, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja sygnalizuję tylko sprawę, które pytam pana prezydenta. Mam je na piśmie, oczywiście je złożę. Pierwsza sprawa dotyczy pomnika przyrody, czy dębu szypułkowego przy ulicy Zachodniej, gdzie stoi uchwała miasta Krakowa powinien być chroniony, a inwestycja komunikacyjna, która jest przygotowana zgodnie z decyzją prezydenta o stronie warunków zawodowych zagraża temu pomnikowi przyrody i w ten sposób łamie uchwałę miasta Krakowa. Szanowni państwo, ja prosiłabym o ciszę. Z października 2010 roku. Druga sprawa dotyczy budowy domów jednorodzinnych. Ja już w tej sprawie interpelowałem, bo stały tam przy ulicy Mruga, stały tam przekroczone przepisy dotyczące intensywności zawodowej, braku miejsc parkingowych, powierzchni czynnych, nachylenia dachu i rodzaju pokrycia dachowego. Wszystkie te naruszenia zostały zgłoszone, niemniej jednak w tej chwili trwa już procedura przekazania do użytkowania, w związku z tym próbuję się tutaj na odpowiednie opinie prawne i proszę pana prezydenta, także kieruję tą interpelację do komisji rewizyjnej, aby się tej sprawie przyjrzała i też proszę o powołanie zespołu w tej sprawie, zespołu kontrolnego komisji rewizyjnej.
Trzecia sprawa dotyczy porządku i czystości w okolicach dworców krakowskich. Mam świadomość i wiedzę, że te tereny nie należą do miasta Krakowa, niemniej jednak przez turystów miasta wiele osób, które przyjeżdża do Krakowa, przyjeżdża pociągami bądź autobusami. Jest to pewnego rodzaju wizytówka, pierwsze wrażenie, które i zdanie, które wyrabiają sobie później o Krakowie i o braku czystości w naszym mieście. Kolejna sprawa dotyczy propozycji, którą złożył jeden z mieszkańców i ja sobie pozwoliłem w tej sprawie zainterweniować, bo również do mnie pismo wpłynęło dotyczące budowy pomnika Króla Jana Sobieskiego na Nowego. I ostatnia sprawa dotyczy zmiany planu przestrzennego obszaru Mediwiska Kałupnika na wniosek Polskich Zakładów Zbożowych PZZ Krakowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan Edward Kołęcki, bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, ja mam jedną interpelację z mojego dyżuru. Po raz kolejny składam do Pana Prezydenta z prośbą o remont i przebudowę skrzyżowania ulic Wołody Spiechowicza, ulic Inżynierskiej. Dostarczyłem odpowiednie dokumenty w tym temacie, ile tam jest kolizji i wypadków na tym skrzyżowaniu. Po prostu nie ma dnia. Nie ma innego wyjścia jak przebudowanie skrzyżowania i przeniesienie przystanków autobusowych, tramwajowych, peronów w inne miejsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Następną osobą jestem ja. Szanowni Państwo, ja chciałam tutaj zainteresować organy wykonawcze mojej korporacji. Myślę, że dość istotno. Ja dalej chciałabym kontynuować sprawę dotyczącą oszczędności energii. Znalazłam informację o tym, że w coraz większej ilości miast, zwłaszcza małych, taka jest prawda, przechodzi się na nowoczesną technologię LED w oświetleniu ulicznym. Są odliczenia, które mówią o tym, że wtedy przy zastosowaniu takiej techniki można koszty zużycia energii elektrycznej zmniejszyć o 55%, co w wypadku Krakowa jest olbrzymią sumą. Cały czas tutaj patrzę oszczędnościowo na funkcjonowanie miasta. I w związku z tym chciałam zwrócić uwagę Pana Prezydenta na tak zwaną formułę ESCO, Energy Saving Campaign, która polega na finansowaniu inwestycji ze środków zaoszczędzonych dzięki nowym rozwiązaniom. Coraz więcej firm wchodzi w tego typu formułę i chciałam się zapytać Pana Prezydenta, jak się domyślam, nie cały system dałby się zrobić w tymże systemie ESCO i w oświetleniu LED, ale może by spróbować być pierwszą gminą, która przekona się i przygotuje do tego typu wydarzenia. Piszę tak, jeśli uznacie Państwo za zbyt wielki koszt wymiany ram w całym Krakowie, co jest oczywiste dla mnie, to może przydałoby się uczynić to systemowo kolejnymi ulicami. Może interesujące byłoby chociażby zastosowanie specjalnych sterowników obniżających zużycie energii elektrycznej o 20-30%. Sterowniki to system, który pozwala aktywnie sterować natężeniem światła, a zdarzenie, a zmniejszenie dopływu o 20% jest prawie że niezauważalne. Szanowni Państwo, podsumam tutaj te pomysły, z którymi się spotkałam w całej Polsce. Może to będzie interesujące, biorąc pod uwagę, że to jest system nie tylko zwiększenia podatków, ale oszczędzania. A tak powinno działać miasto w momentach kryzysu. Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę Pana Bosiankiewicza. Pan Bośniakiewicz ze swoją interpelacją. Później Pan Wojtek Pietrus złożył, Pani interwencja Maliszewska. Abramek Kwiatkowska. Do protokołu. Pani Maliszewska, bardzo proszę. Do protokołu. Pan Abramek. Też do protokołu. Pani Grażyna Kwiatkowska. Pani Grażyna Kwiatkowska. Do protokołu. Szanowni Państwo, Pani Agata Tatara. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Ja mam cztery interpelacje, pokrótce ją mówię. Pierwsza interpelacja w sprawie realizacji trwałości projektu pod nazwą Komputerowy System Przygotowania Produkcji Odzieży w Zespole Szkół Odzieżowych przy ulicy Cechowej 58. Chodzi o to, że Szkoła Odzieżowa otrzymała z Funduszu Społecznego Europejskiego środki w wysokości 781 tysięcy na realizację zadania właśnie komputerowego systemu przygotowania odzieży. Zadanie zostało zakończone w wrześniu 2011
ale zgodnie z zawartą umową po zakończeniu zadania obowiązuje przez 5 lat tak zwana trwałość realizacji zadania. Z informacji otrzymanej na dyżurze wynika, że po przeprowadzeniu szkoły z ulicy Syrkomi na ulicę Cechową nadal nie podłączony jest cały system komputerowy. Nie ma komputera, to jest taka szczególna uwaga do wydruku form. I w związku z tym mam pytanie, jakie miasto może ponieść koszty finansowe w związku z brakiem realizacji trwałości projektu i na jakim etapie znajdują się prace adaptacyjne w nowej siedzibie zespołu szkół odzieżowych. To jest pierwsze. Następna interpelacja w sprawie zakupów doposażenia dla szkół środków multimedialnych. W związku z wybranymi wskaźnikami zawartych w diagnozie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych są takie wskaźniki jak liczba uczniów, komputer, tablica multimedialna, rzutnik. Proszę o informację, ile środków finansowych zostało przeznaczonych dla szkół na doposażenie wyżej wymieniony sprzęt w roku 2011 i 2012. Następna interpelacja dotyczy parkingu na boisku szkolnym. W poprzedniej mojej interpelacji pan prezydent poinformował mnie, że Wydział Edukacji ANICOM nie posiada informacji na temat przeznaczania boisk szkolnych na parkingi. Z informacji uzyskanych podczas dyżuru otrzymałam mianowicie takie wiadomości, że boisko gimnazjum nr 12 zostało przeznaczone na parking, boisko do siatkówki. Szkoła podpisuje umowy dzierżawy terenu, miejsce postojowe samochodu osobowego, koszt 100 zł miesięcznie. I ostatnia interpelacja w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W związku z otrzymaniem sprawozdania z realizacji zadań oświatowych, Oświata Krakowska w roku szkolnym 2011-2012, proszę o udzielenie mi informacji na następujące pytania. W jakiej wysokości jest roczny budżet wynagrodzenia doradców metodycznych? Kto odpowiada za zakres metodycznych szkoleń, doboru treści zadań warsztatów? Czy wszystkie środki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli i rad pedagogicznych zostały rozdysponowane i rozliczone zgodnie z regulaminem przez NEDO? Z moich informacji wynika, że wiele szkoleń nie zostało przeprowadzonych, a również realizujący to zadania wykonawcy pochodzą m.in. Moszczanka, Prudnik, powiat prudnicki, gdzie główną działalnością gospodarczą jest działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w ten sposób skończyliśmy punkt pod tytułem interpelacji Rady. Uprzejmie prosiłabym o odpowiedzi Pana Prezydenta. Pan Sekretarz, bardzo proszę. Pani Agato. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja tylko zbiorczo i syntetycznie informuję, że na sesji 21 listopada zgłoszono 26 interpelacji, prezydent na 5 z nich udzielił odpowiedzi, co do pozostałych terminów wpływa 12 grudnia. Dziękuję. Bardzo dziękuję.